zdrowia, a w zasadzie smacznego. Dzierki mięsne, mięso suszone z jakiegoś indiańskiego słowa czurki. To w Ameryce właśnie jest ten jerky. To jest taki kabanos, można powiedzieć, suszony, wysuszony jak patyk. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jerky w Ameryce, jak się pójdzie do sklepu czy na stacjach benzynowych, no to bardzo często są takie plastikowe, długie, no nie tyle pudełeczka, co taka torebeczka z wyciągniętym powietrzem, żeby to nie gniło, ale jest to wysuszony taki kabanosik. Przez lata tak sprzedawali, ale teraz ostatnio, to wracając z powrotem do tych źródeł, do tych prawdziwych, do tego prawdziwego suszonego mięsa. Jeżeli czytaliście Karola Maja czy Wernica, najróżniejsze tej książki o Indianach i o Ameryce, no to jest coś tam takiego jak pemikan. No pemikan, no to jest nie jest tym suszonym mięsem sam w sobie do gryzienia, ale jest składnikiem tego. Metysi to są mieszańcy białych z Indianami, no to całe tam były, szczególnie na tym pograniczu kanadyjsko-amerykańskim, to metysi dominowali, no w zasadzie tworzyli kraj, no bo do Francji przyjeżdżali faceci, kobiet nie było, żadne kobiety z tej Europy nie chciały przyjeżdżać do tej dzikiego kontynentu, no to tylko faceci tacy przedsiębiorczy, no ale to już od tysięcy lat tak jest, cały czas teraz też tak jest, że to faceci jednak przepływają na tą drugą stronę rzeki, no i te kobiety z Europy nie za bardzo przyjeżdżały, bo nie miały chęci, nie miały siły, bardzo często jednak umierały, no to ci faceci się mieszali, powiedzmy, z lokalnymi Indiankami, no i przy takim mieszaniu, jak to wiadomo, są dzieci i się rodziły, czyli powstawali metysi. Mulaci, no to mulaci to znaczy, że to biali z murzynami, to są mulaci. No i ci metysi w pewnym okresie wyspecjalizowali się właśnie w robienie tego suszonego mięsa. To była cała wojna nawet o to była, no bo oni chcieli sprzedawać gdzieś indziej, a jeden z tych gubernatorów powiedział, że nie mogą sprzedawać, no i wojna się przez to odbyła, także to jest ciekawa historia. No ale oni jechali powiedzmy na te prerie, polowali na te bizony, kiedy ich były jeszcze setki milionów, cieli te mięso wzdłuż na takie paski, no i suszyli na wietrze, suszyli na wietrze i to później do pemikanu, no to oni ucierali to na proszek w takich moździerzach, no ale ten początek to był powiedzmy z tych bizonów. Na kilo takiego suszonego mięsa, no to potrzeba 5 kilo całego takiego mięsa, czyli to 85% jednak wyparowywuje, no to można sobie wyobrazić, jakie to jest twarde. No podobnie twarde jak kabanos, tyle tylko, że kabanos, no to jest zmielonego mięsa, no mniej czy więcej, ale nie jest ciągnący się. W Afryce to jest tak zwany biltong to właśnie, no To samo, co jest suszone, tylko że grubiej. Oni kroili grubiej, Indianie i metysi w Ameryce Północnej i w Kanadzie kroili to cieniej. I to bardziej suszyło. Nie używali ciepła, żeby wyparowywało. W Afryce kiedyś robili to z tych różnych antylop, żyraf i innych zwierząt. No, żyrafy biedne w Wenezueli zostały zjedzone, także to nie jest nic nienormalnego. No i teraz w Ameryce 174 nowe te jerky jako coś do gryzienia, tak, do szarpania, do gryzienia. Jerk, no to jest tak samo takie szarpnięcie, to jest jerk. Jerk tak samo jest, powiedzmy, dla no, w
kontekście seksualnym u mężczyzn też jest używany, no ale to takie szarpanie, można powiedzieć. No i te właśnie szarpanie spowodowało, że niektórzy spowodowało, że powstaje bardzo dużo firm. No, 174 nowe różne produkty w 2018 roku, no to strasznie dużo. Szczególnie, że rok wcześniej było 60 różnych produktów. Także to ludzie wrzucają najróżniejsze rzeczy. Grzyby suszą, kurczaki, wołowinę i tak dalej, no te mięsne, no to są ogólnie rzecz biorąc takie już, no powiedzmy od setek lat. No ale teraz kombinują właśnie z kokosów robią tam najróżniejsze masy. No i to nie jest takie, nie jest to takie tanie, no bo to kosztuje 7-8 dolarów za 100-150 gram, także to jest biznes miliardowy. To jest 1 miliard dolarów jest w tym biznesie tych wszystkich szarpanych przekąsek bezmięsnych, no bo te mięsne, no to mają to swoje już tradycje i historię. No i co jest takiego atrakcyjnego w tym rzuciu? No mówią właśnie, że te szarpanie powoduje, że ludzie mają jakieś takie instynkty dzikie i uwielbiają sobie te przegryzki. No i smak i ten materiał sam w sobie, te gryzienie takiego, czegoś takiego suchego, no to jest daje to, co jakieś takie krakersy, czy herbatniki, czy nawet chipsy ziemniaczane, no nie dają. Te chipsy, te wszystkie inne rzeczy, no to one bazowane powiedzmy na produktach rolnych, no to one dają tylko taki crunch, takie zgrzytanie i to jest kompletnie coś innego. Wzrasta to nieprawdopodobnie, no bo powiedzmy 6% do miliarda wzrosło to w ciągu ostatniego roku. No te wszystkie niemięsne też wzrastają, bo wzrosło 15%, ale tylko do 4 milionów dolarów, tak? Także wszystkie te roślinne przegryzaczki, to jednak to rośnie. No i w zasadzie jest to atrakcyjne dla dużo wegan. Jest wegan, wegetarian tych wszystkich jaroszy, którzy mięsa nie kupią, nie jedzą, no ale takie mają przyjemność w gryzieniu. Pokazują się powiedzmy te przekąski z grzybów. Z grzybów. Tam jeden facet, który to dużą firmę założył, no to on odwiedził jakąś tam rodzinę w Malezji, no i zobaczył, że oni biorą, marynują w jakichś tam octach, później wysuszają, później robią to i tamto. No i on sobie podgryzał, no i zaczął w Oregon. On mieszka w Oregon, czyli jak tutaj jest Europa, tu jest Atlantyk, tu jest wschodnie wybrzeże, tu jest Pacyfik, Kalifornia, no to Oregon to tutaj jest od północy na zachodnim wybrzeżu pod Kanadą. No to zaczął kombinować z pieczarkami, no to z pieczarkami nie bardzo mu wychodziło, zaczął kombinować z różnymi grzybami szlachetnymi, z borowikami, no to też nie były. No i do czego doszedł? No do shiitake. Shiitake, no to są te japońskie, które są hodowane na pniach drzewa, także to dosyć dobry materiał jest, który można w zasadzie hodować nieustannie. No i zaczął robić te przegryzki, te jerki, no i się sprzedają. To jest 8 dolarów, no bo to tak poniżej i takie woreczek 8 dolarów, no i facet sprzedaje w kilkuset sklepach, no i teraz niedługo będzie podobnież następne 100 sklepów dojdzie na jego listę. Mówią też, że rzucie zapobiega
zapobiega. No, udaje, że człowiek jest bardziej przekonany, że się najadł. W Anglii zrobili takie badania, że, które opublikowali nawet w brytyjskim żurnalu żywnościowym. No i tam zrobili takie badania, wzięli tam kilkudziesięciu ludzi, no i dali im pizzę, jakieś statystycznie robili i powiedzieli, że każdego gryza, co mają robić, no to jednym powiedzieli, że mają przeżuwać 40 razy, a drugim powiedzieli, że mają przeżuwać tylko 15 razy. No i okazało się, że ci, co żuli te 40 razy, no to jednak statystycznie to pokazywało, że mniej jedli, że przekonywali się, że są już najedzeni i że to wygląda na to, że było to proporcjonalnie do tego życia. No oczywiście produkuje się ślinę, produkuje się zęby na pewno działają dużo, dużo więcej, ale to dużo ludzi słyszało właśnie, że ci, co połykają jedzenie bez żucia, no to też są nieustannie głodni, a ci, którzy przeżuwają, no to nie dość, że te cząstki są mniejsze, także ten żołądek przypuszczalnie dużo lepiej jakoś to wszystko trawi. No i człowiek czuje się mniej głodny. Kupują te rzeczy, szczególnie tam do samochodów, czy na przejażdżki. Pasuje im to, bo jest to dosyć smaczne. No ten wspomniany biltong z Afryki, tam używają powiedzmy octu bardziej. No ocet ma to do siebie, że te bakterie w kwaśnym otoczeniu powiedzmy nie przetrzymuje, a ten amerykański, kanadyjski ten jerky, no to są z reguły używane z solą. Ludzie, którzy otwierają najróżniejsze firmy, no też właśnie idą w kierunku wegetarian. I jeden z takich sklepów, czy firma, która zaczęła to robić, no to zaczęli bezpośrednio mówić, czy przemawiać do tych wszystkich 2000-latków, czyli millennials, że no tak na żartobliwie mówili, że to jest najbardziej udawane jerky, czyli te suszone mięso, no bo nie jest mięsem, tylko że jest wegańskie. No i to jak zwykle 7-8 dolarów za 100 gram. Reklamę nawet taką zrobili, że jest dom starców, no i ci w tym domu starców, ci staruszkowie jedzą te wegetariańskie przekąski zasuszone, no i oni zamieniają się, czy czują się tak, jakby byli w grupie punk rockowej. Dużo tych innowacji następuje przez to, że jest co przekazać, szczególnie wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie w zasadzie to teraz mówią, że badania pokazywały, że połowa z nich, no to robią te przekąski co najmniej 3 razy dziennie. Także odchodzą od takich regularnego jedzenia i zaczynają przekąszać. No i to powoduje to właśnie, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego rodzaju jedzenie. Dużo tych przekąsek, no to jest, ma proteiny i ma mało cukru, a nie bardzo potrzebuje właśnie tego przetrzymywania w lodówkach, ale te wszystkie inne, no to mają szczególnie te bazowane na roślinach, no to mają dla odmiany dużo cukru. Jest to
No, można powiedzieć nowy biznes, bo wszystkie te firmy, które produkowały, powiedzmy, potato chips, czyli te chipsy ziemniaczane, no to ludzie starali się wejść w ten biznes, no ale to nie było za bardzo odkrywcze, nie było tam jak zrobić pieniędzy, no bo to jednak te chipsy to są jednak tanie jak barszcz i jeżeli ktoś nie ma milionowych, miliardowych fabryk czy miejsca do produkowania, no to nie zarobi na tym, a branie ceny, powiedzmy, dwa razy czy trzy razy, żeby wyjść na swoje, no to ludzie w zasadzie nie będą kupowali. Także te jerki to było ciekawe rozwiązanie dla tych ludzi, którzy chcieli zrobić jakiś biznes w gastronomii kieszonkowej. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, również dziękuję. Serdecznie zapraszam. Przepraszam. Tutaj jest guziczek do naciśnięcia. Dzwoneczek, dzyń, dzyń na powiadomienia o codziennych filmikach. Piszcie, polecajcie, wysyłajcie. I do następnego.